fałszowanie certyfikatów karalne i niebezpieczne. Historia z Bolesławca ku Przestrodze. Kobieta była w systemie jako zaszczepiona. Tak też mówiła lekarzom. Dopiero gdy jej stan się pogarszał i miała być pod respiratorem, przyznała się, że zaświadczenie jest fałszywe. Marta Kuligowska, witam. To jest magazyn Polska i Świat. Nie chcą się szczepić i do tego samego namawiają innych. W internecie antyszczepionkowcy próbują szerzyć kłamstwa o braku pandemii, dopóki sami nie trafią na oddział covidowy. Niektórzy idą jeszcze krok dalej. W Bolesławcu pacjentka z koronawirusem oszukiwała lekarzy, że jest zaszczepiona. Miała sfałszowany certyfikat. Przyznała się dopiero, gdy podłączono ją do respiratora. O refleksji, która często przychodzi zbyt późno, Łukasz Łubian.